Siemano, 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 za Kolnikow TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj zajmiemy się recenzją Wyspy Pakitev, totalnej porażki Wyspy Pakitev, czyli drugą częścią piątego sezonu, który tak naprawdę w mojej opinii jest sezonem szóstym z tego powodu, że mamy tutaj zupełnie nową obsadę zawodników, która tworzy już trzecią generację zawodników. I też trzeba wspomnieć, że pod koniec pojazdu gwiazd też Wyspa Łanakła zatonęła, więc tutaj Wyspa Łanakła niestety nie powraca, ponieważ szef Hatchet ją zatopił wiedłem, który był wiedłem penetrującym ziemię, który mógł się też dostać tak naprawdę do jądra wyspy, który spowodował, że no cóż, Wyspa zatonęła przez te wiedło, bo dostało się do jądra tak jakby wyspy, w sensie ogólnie konstrukcję wyspy te wiedło zniszczyło i wyspa niestety zatonęła niczym, można powiedzieć, sławna Atlantyda. Cóż by tu dużo mogę powiedzieć na ten temat, jeśli chodzi o zakończenie Plejady Gwiazd, bo wiem, że o tym nie wspomniałem, więc od tego oczywiście tutaj zaczynam. Ale niestety tak to się mniej więcej zakończyło z wyspą Łanakła w poprzednim sezonie. Cóż, szkoda. I ten wątek jest oczywiście wspominany przez Chrisa na samym wstępie na Wyspie Pakitev, zanim nam zaprezentował nowych 14 uczestników w tym programie, jeśli chodzi o ten sezon. Więc tutaj mieliśmy retrospekcję też, co się stało z Wyspą Łanakła w poprzednim sezonie. No i mamy prezentację 14 uczestników. I tutaj można powiedzieć, mamy też duże nawiązania, jeśli chodzi do kultury Kree. Ogólnie jeśli chodzi o ich język, jak i nazwy drużyn, bo drużyny się nazywają w tym sezonie tak. Pimapotev, Kinosejwak, czyli bywające łososie, i Vanayham Masquak, skołowane misie. Więc tutaj nazwy, można powiedzieć, drużyn te są dosyć ciekawe. Są nawiązanie do języków Kree. I z tego, co sobie też zrobiłem research, w ogóle ten sezon ma najwięcej nawiązań do reality show Survivor. Z tego względu, że wszystko gdzieś tak jakby w dziczy, jest nawiązanie do kultury Kree, ogólnie odniesienia do tej kultury, czyli między innymi nazwy drużyn. No i ten sezon jest najbardziej dziki sezonem ze wszystkich. Nie ma tutaj żadnych luksusowych hoteli, tak jak to było na przykład na Wyspie Łanakła w piątym sezonie w części pierwszej, czyli w Plejadzie Gwiazd, gdzie mieliśmy oczywiście willę Chrisa, mieliśmy tak jakby przywileje dla wygrywających, że mogli spędzić na przykład noc spa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj czegoś takiego nawet nie ma jak spa. Tutaj o tym akurat zapomnijcie. No, na Wyspie Pakitev niczego takiego oczywiście nie ma. Jest to oczywiście, jakby to można powiedzieć, wyspa kompletnie dzika, zamieszkała przez dzikie zwierzęta. Nie ma mutantów, więc tutaj na plus. I ogólnie konstrukcyjnie Wyspa Pakitev bardzo mi się podoba, ale ogólnie całą historię Wyspy Pakitev, jak to wszystko wygląda, za niedługo przejdziemy, ponieważ trzeba omówić pokrótce postacie, co, które lubiłem, które nie lubiłem. Więc tak, na początku przejdźmy do Birdo. Birdo jest to oczywiście postać, która no niezbyt się wykazała na Wyspie Pakitev z tego powodu, że już odpadł w pociku pod nazwą Czy to jest moja drużyna, czy odcinek numer 1, gdzie po prostu wydał z siebie dziwne dźwięki oraz biegł w spowolnionym tempie i spowodował to, że jego drużyna oczywiście przegrała i został wydalony z programu, ponieważ był nieprzydatny podczas wyzwania. Teraz przejdźmy może do Leonarda. Leonard Czarodziej. Pamiętacie wyzwanie oczywiście w pierwszym odcinku, gdzie chciał zbudować wieżę czarnoksiężnika dla swojej drużyny, co oczywiście skończyło się fiaskiem, ponieważ stado łosi ten domek zniszczyło. Tak jest, to spowodowało też, że jego drużyna przegrała, ale wtedy odpadł akurat Birdo. I oczywiście jego marzenia zostania magiki, to że był takim, no nie wiem jak to nawet nie nazwać, nie chcę go oczywiście tutaj obrażać, ale on był akurat z tego, co nam wszystkim wiadomo, uzależniony od gier fabularnych, od gier typu, od gier bardziej z gatunku RPG, czyli gier mocno nastawionych na fabułę, wiadomo, tam statystyki, wiadomo jak to z RPG-ami wygląda, jest bardzo dużo statystyk w grach RPG.
I tutaj Leonard był na tyle od tego uzależniony, że myślę, że wiadomo, że jest magikiem, że jest, wiecie, czarodziejem bardziej tutaj, jak to nazwę, no, był takim typowym, można powiedzieć, że jakoś to też ma nawet swoją nazwę w Ameryce, nie wiem, jak to się nazywa taka osoba, ale też nie chcę tutaj, wiadomo, obrażać. To jest osoba, która, no, nie może nie to, że była jakoś mocno zależniona od gier, ale też była, można powiedzieć, no, wcielała się też zbytnio w to, co w tych grach chyba widział, no i też wiadomo, że był taką osobą, która wierzył za bardzo, wiadomo, w magię, że był czarodziejem, z tego tytułu już odpadł w drugim odcinku. Teraz może przejdźmy do Maxa, jeden z najbardziej ciekawych postaci i z tych, co chyba najmniej lubiłem w tym sezonie, szczerze powiedziawszy, z tego powodu, że Max jest takim typowym złym, można powiedzieć, lordem, który chce być zły, a mu to po prostu nie wychodzi. Miał, można powiedzieć, swój sojusz ze Scarlet przez większość sezonu. On traktował jak taki typowy, wiecie, swój podróżek, żona była jego asystentką i tak dalej. No i niezbyt miło się do niej odnosi przez cały sezon i ta relacja, no, nie była, można powiedzieć, zbytnio dobra w mojej opinii. Naprawdę bardzo ciężko mi się oglądała Maxa i to, jak, można powiedzieć, prowokował innych zawodników, jak się odnosił w ogóle do wszystkich i to, że no, próbował być mocno zły na siłę, po czym tak dostawał, można powiedzieć, bęcki w wyzwaniach i no, naprawdę Max był, można powiedzieć, do niczego. Ale najgorszy był chyba moment ten, gdy 9 odcinku Wyspy Patty, ten, gdzie każdy z zawodników był zatruty przez, oczywiście, tłuste kąski, oczywiście każdy się dziwnie zachowywał po tych tłustych kąskach i po prostu każdy miał dziwne bóle i tak dalej. To ten odcinek pokazał debilizm Maxa, kurde, na takim stopniu, że masakra, bo pamiętacie ten moment, kiedy Scarlet znalazła, można powiedzieć, w dniu drzewa palec sterowania wyspą i okazało się, że wyspa jest sztuczna, to wiecie, co Max mądry zrobił? Zwymiotował oczywiście na ten panel sterowania, przez co wyspa praktycznie zwariowała i działy się różne anomalie typu porywisty wiatr, nagłe opady śniegu i tego typu dziwne rzeczy się działy z wyspą, albo na przykład zmieniała się konstrukcja kompletnie wyspy. W tym odcinku dowiadujemy się, że wyspa oczywiście jest sztuczna. Max oczywiście zniszczył, tak jak można powiedzieć, panel sterowania wyspą. No i to naprawdę pokazuje tylko tyle, że no, Max jest kompletnym idiotą i naprawdę ja Maxa nie lubię, jedna z najgorszych postaci w moim opinii w tym sezonie. Wiadomo, to jest też pokazane, też jest pokazywane oczywiście jako postać komediowa, gdzie na przykład gdy małpy obrzuciły go łajnę, na przykład mocno krzyczał, to oczywiście był odcinku Ma Małpy, odcinek 6, gdzie oczywiście małpy go obrzuciły, wiadomo, łajnem, kupą, ten oczywiście Dark Mordo, to akurat ten moment był śmieszny. Ale takich momentów śmiesznych z Maxu, które mnie akurat rozśmieszyły, no było bardzo mało. No w mojej opinii akurat Max mi się kompletnie nie podobał i nie jestem w stanie lubić tej postaci i się bardzo cieszę, że odpadł 10 odcinku Wyspy Patty, tę frazę ze Scarlet. Ale do niej zaraz przejdziemy, więc no, Maxa jako takiego, wiecie, postać, która nie nabroiła jako zbytnio dużo, może być, ale praktycznie też doprowadzi do ruiny wyspy, więc swoim postępowaniem, to jest jeszcze panel sterowania w 9 odcinku, to no, nie przepadam za nim po prostu, nie lubię go. Teraz Scarlet, no, dziewczyna, która jest bardzo cicha, bardzo inteligentna i mówi bardzo skomplikowanym językiem. Scarlet oczywiście jest postacią, która była poniewierana przez Maxa przez większość tego sezonu. Bo to osoba, która była bardzo spokojna, jednokrotnie mocno uczestniczyła w wyzwaniach, bardzo pomagała swojej drużynie. Aczkolwiek też rywalizowała dziwne pomysły Maxa, które jej się o dziwo bardzo nie podobały. I ona była traktowana jako asystentkę, co poniekąd spowodowało to, że w 10 odcinku Wyspy Patty te zemściła się na Maxie i pokazała bardziej swoją psychodeliczną odsłonę, gdzie praktycznie chciała zabić każdego uczestnika tylko po to, żeby zdobyć $1 000 000. Wręcz do takiego stopnia, że Chris się jej dosłownie bał, że Chris próbował ją przekonać do tego, żeby ona nie niszczyła wszystkich, żeby wszystkich nie zabijała i żeby
no nie niszczyła tego programu. Oczywiście to się nie skończyło zbyt dobrze. Dopiero jak ją zawodnicy obezwładnili, dopiero można powiedzieć, wszyscy zostali uratowani i autodestrukcja, którą została zainicjowana przez awarię systemu, można powiedzieć, wyspy, została wyłączona, bo oczywiście też przez to, że była wadliwa wyspa przez cały odcinek 10, też Scarlet chciała to wykorzystać do swoich niestety celów, czyli zabicia zawodniku, zemsty na maksie. No i oczywiście się to nie udało, bo przez to, że Scarlet postępowała, no zawodnicy się na niej zemścili i oczywiście została obezwładniona przez wszystkich pozostałych uczestników wyspy Pakitef i została zdyskwalifikowana razem z Maxem i oddalona z wyspy raz na zawsze, bez możliwości powrotu ogólnie do programu. Oczywiście to się tyczy Scarlet, że ona ma zakaz kompletny uczestniczenia po raz kolejny w programie. W sensie, że kompletnie Chris nie chce już jej po raz kolejny nigdy przyjmować po tym, jak chciała wszystkich zabić. W sumie nie dziwię mu się, bo tak naprawdę to raz, że Chris by mógł być oczywiście posądzony o to, że dopuści do śmierci zawodników, a dwa, też ona, można powiedzieć, mogła spowodować to, że poniekąd mogła zabić by nawet jego samego, bo myślę, że Scarlet byłaby do tego zdolna po tym, co pokazała nam w 10 odcinku, jak ona sterowała całym panelem wyspy z ładowni, w sensie ładowni wyspy, ponieważ tam oczywiście były Chrisoboty i nie Chrisoboty, oczywiście którzy byli tak naprawdę strażnikami wyspy. I potem dowiadujemy się, że dzięki temu odcinku też dowiadujemy się, że Chris wysyłał Chrisoboty do centrum handlowych, żeby promować totalną porażkę, co jest naprawdę bardzo ciekawym wątkiem. I co nieco dowiedzieliśmy się też o Chrisie, że on nie obskakiwał tych wszystkich centrów handlowych i nie on sam promował program, tylko jego tak jakby robotyczne sobowtóry. Więc tutaj można powiedzieć dosyć ciekawy wątek pod tym względem, więc akurat ten wątek mi się podobał, wiadomo. Może sztuczna wyspa to nie jest nic jakoś mocno fajnego, ale na pewno lepsze niż rzeczy paranormalne typu łoś trzema oczami, czy inne tego typu rzeczy, jakie miały miejsce w zemście wyspy. Jakoś sztuczno zbudowana wyspa bardziej mi się podoba niż, można powiedzieć, multum mutantów. To jest akurat dosyć, znaczy nie może nie, że to dosyć fajne, ale na pewno dużo lepszy wątek niż to było z mutantami w zemście wyspy, oczywiście w mojej opinii. Ale a co do Scarlet, lubiłem ją przez większość sezonu, całkiem spoko postać, ale ten wątek, gdzie je kompletnie odwaliło, to mówię, szkoda, bo to taka troszeczkę antagonistka na jeden odcinek, w mojej opinii, był taka ukryta antagonistka, taki wiecie, jestem niepozorna w ogóle, jak się odpalę, to wszystkich zabiję. Ciekawy motyw tej postaci, ale w mojej opinii trochę słabo, że odpadła, ale z drugiej strony, jakby to można powiedzieć, nie chciałbym, żeby została, bo prawdopodobnie by każdego pozabijała. Tak mi się przynajmniej wydaje. No cóż, taka jest oczywiście moja opinia na temat Scarlet, więc nawet spoko postać, aczkolwiek strasznie mordercza, co tu dużo mogę powiedzieć. Teraz przejdźmy do Dave'a. Dave'a, który miał fobię oczywiście przed brudem. Bał się brudu panicznie, panikował, gdy widział brud. I tutaj mogę wam powiedzieć, jedno szczęście mogę powiedzieć, że Dave był postacią, która była typem atencjusza, bo łasił się przez cały sezon do Sky. Ta niekoniecznie chciała być z nim w związku, była to miłość jednostronna, ale on tego nie do końca rozumiał. Poniekąd też Sky się do niego przekonała, ale bardziej wolała skupiać się tak, że Dave tego nie rozumiał, po czym kompletnie nawet oszalał w 9 odcinku, kiedy Sky mu powiedziała wprost, że nie chce być z nim w związku, że ona woli skupiać się bardziej na grze, no to Dave się potem, wiadomo, dziwnie zachowywał i nawet stworzył kampanię przeciwko sobie, żeby odpaść z programu, co oczywiście się, jakby to można powiedzieć, udało i nawet stworzył naszywki ze swoim wizerunkiem, którą nawet założył Chris, więc ciekawy wątek, oczywiście jeśli chodzi o postać Dave'a, ale była to postać, mówię, to była postać z tych, która z początku wydawała naprawdę się całkiem sympatyczna, bo mimo, że był sarkastyczny trochę jak Noah,
gdzie nawet były teorie, że oni są troszeczkę ze sobą, tak jakby byli spokrewnieni. Oczywiście to nie jest prawda, oni nie są w żaden stopniu ze sobą spokrewnieni, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja mówię, teorii nigdy nie biorę oczywiście serio. Ale co tu mogę powiedzieć na ten temat? No jeśli chodzi o Dave'a, to była to postać taka, która z początku lubię naprawdę go, ale potem, gdy była ta obsesyjna miłość do Sky i szukanie u niej, wiecie, tej miłości, ona tego niezbyt chciała, może, wiecie, ona też może i można powiedzieć, że to można nazwać, że ona dawała mu przyjazne spojrzenia i tak dalej, ten to odebrał na takiej zasadzie, że ona go bardzo kocha i to też powodowało w nim krzywdę i chłop się nie kontrolował nad sobą, więc był widać, że albo był jakoś mocno skrzywdzony wcześniej przed udziałem w programie i przez to każde miłe spojrzenie w jego kierunku było odbierane jako miłość. W ogóle ten sezon to jest takie jedno wielkie love story, mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o relacje poszczególnych zawodników, że tutaj było naprawdę dużo tej chemii, czyli czytajcie miłości pod poszczególnymi postaciami, co niekoniecznie mi się to kompletnie podobało, bo naprawdę tak jak na przykład wątek Jasmine i Shona był zajebisty, zajebiście rozpisany, naprawdę wątek tej miłości był naprawdę spoko, tak miłość Dave'a i Sky jest to najgorszy wątek w tym sezonie w mojej opinii, bo ten maniakalnie chciał być z nią w związku, ta tego nie chciała i naprawdę to do niefajnych scen nawet dochodziło w tym sezonie, które mi się osobiście nie podobały i można powiedzieć zgorszyły mnie co do postaci Dave'a, bo naprawdę z początku wydawał mi się naprawdę całkiem sympatyczną postacią, ale po tym można powiedzieć co się z nim działo, to nawet nazwałem go simpem. Naprawdę, ja osobiście nawet go nazwałem simpem, no ale cóż, jest to postać, która do poniekąd widać, że była albo mocno poszkodowana wcześniej przed programem i naprawdę potrzebowała jakiejś bliskiej, można powiedzieć, osoby, przyjaźni i no, po prostu mu to nie wyszło. Nawet doszło do czegoś takiego, że wszyscy go zostawili na wyspie Pakitev z Miszkiem, Nurkiem czy Zero, który no, nie wiadomo czy go rozszarpał czy nie, aczkolwiek prawdopodobnie albo po niego wrócili już poza oczywiście programem, albo po prostu jakoś się Dave ukrył i przetrwał. Można powiedzieć atak Misia Nurka, który chciał go no zamordować. No nie, tak naprawdę nie wiadomo co się stało z Dave'em po wyspie Pakitev, bo nigdy nie dostaliśmy do tej pory żadnej kontynuacji wyjaśnień co się tak naprawdę stało z Dave'em po finale wyspie Pakitev, jak chciał zamordować Sky. Podczas oczywiście siania można powiedzieć groźnych spojrzeń i sterowaniem oczywiście wyspą, bo oczywiście to polegało mniej więcej wyzwanie ostatnie na tym, że potem, gdy zrazili się wszyscy pomagający finalistom, to oczywiście pomagający mieli potem przeszkadzać w wyzwaniu, no i doszło do czegoś takiego, że nawet Dave był skłonny nawet zamordować Sky. Dosłownie, ja nawet nie będę tego cenzurował. No chciał się jej po prostu nawet za to pozbyć, że ona odrzuciła jego uczucia i przez to, że się wydało, że ona ma chłopaka. I ten po prostu z tego powodu oszalał i chciał się za wszelką cenę ją pozbyć, aczkolwiek wszystko skończyło się dobrze. No nie do końca, bo został na wyspie, ale no Sky przeżyła to wszystko. Jakby to można powiedzieć, więc z jednej strony Dave'a mi szkoda, a z drugiej strony naprawdę ta postać mnie odrzuca. Ciężko mi jest go po prostu go lubić, więc jak na mnie zrobił miłe wrażenie na początku, bo to tam, wiecie, paliko, że był sarkastyczny, jakoś sarkastyczny mi w postaci nie przeszkadza jakoś mocno, ale to jego, można powiedzieć, dziwne podejście w stosunku do Sky to mi się kompletnie nie podobało. Teraz przejdźmy do Ellie, Ella. Można powiedzieć królewna ścieżka, postać, która jest bardzo sympatyczna, bardzo miła, ale denerwowało mnie te, wiecie, wręcz zbyt mocne, przyjazne nastawienie do postaci. To jest jej największa wada tej postaci, że na wszelką cenę chciała być przyjaciółką Sugar, ta tego nie chciała, wręcz, można powiedzieć, była jej wrogiem, czego było widać, że Ella nie do końca rozumie to, że Sugar jest jej tak jakby przeciwniczką, jej wrogiem. I ona za wszelką cenę starała się
do szóstego odcinka ma małpy, dopóki nie została podpuszczona przez zawodników, żeby wydostać oczywiście małpy z brzucha niedźwiedzia, w której oczywiście była moneta. I oczywiście, żeby dostać się do tej małpy, Ela musiała zaśpiewać, bo jej śpiew bardzo łagodził obyczaje zwierząt. I to też spowodowało, że Ella wygrała na swojej drużyny, ale że Sugar napisała Aunonim, podkreślę Aunonim, nie Anonim, tak jak się pisze normalnie, tylko Aunonim z błędem. Aunonim napisała oczywiście Sugar do Chrisa, że Ella śpiewała w wyzwaniu i miała ona warunek, że gdy zaśpiewa jeszcze kiedykolwiek w programie, to zostanie wyeliminowana, zdyskwalifikowana z programu. Ale oczywiście Ella musiała zaśpiewać dla dobra drużyny, oczywiście to zostało pominięte przez Chrisa, bo oczywiście wiadomo jaki był warunek. Oczywiście Sugar była na tyle wredną małpą, że można powiedzieć podchrzaniła ją Chrisowi, w sensie Ella można powiedzieć podchrzaniła Chrisowi, że ta śpiewała i Ella została zdyskwalifikowana z programu, niestety. I tutaj naprawdę chyba największy minus Eli było to śpiewanie w mojej opinii, bo naprawdę jak gdy ona zaczęła śpiewać, naprawdę mocno się irytowałem i ten wątek ze śpiewaniem się nie podobał, bo o dziwo, jej charakter był całkiem sympatyczny, tutaj jest charakter naprawdę, ja nie mam co się przyczepić do Eli, bo to była nawet całkiem sympatyczna postać, nie powiem, że nie, ale naprawdę osoba o takim usposobieniu jak Ella, która jest nawiązanie do Królewni Śnieżki, no tak średnio w mojej opinii pasuje do totalnej porażki, ale no mówię, musieli dać jakieś oryginalne pomysły i niekoniecznie wszystko musiało moim zdaniem pasować, więc tutaj na pomysł Ellą, że ona jest taką typową, wiecie, Królową Śnieżką, Królową Baśni Tysiąca i Jednej Nocy, mogę przykleić na to oko, bo poniekąd trzeba przyznać, że to była dosyć oryginalna postać. Ja średnio za nią przepadałem przez to śpiewanie, ale z charakteru była niczego sobie. Była nawet spoko postacią pod względem charakteru, ale była bardzo naiwna, wręcz przesadnie naiwna w stosunku do, można powiedzieć, Sugar. I przez to, można powiedzieć, na tym mocno się przejechała, bo została wyeliminowana w szóstym odcinku już. No i to, że mogła mniej śpiewać w programie, ponieważ no bardziej ona by pasowała tutaj do, sobie tak zażartuję. Moja droga, jak lubisz śpiewać, byłaś wielką fanką totalnej porażki w trasie, jak to niejednokrotnie mówiłaś w sezonie, to mogłaś uczestniczyć. Jak w sensie dobra, no jak ona miała to wiedzieć, że totalnej porażce w trasie miałoby śpiewać, więc tutaj mój żart został spalony. W sensie ja go spaliłem, zanim oczywiście chciała sobie zażartować, więc No, moja kochana, mogłaś wystąpić w trasie, a nie na wyspie Papiter. No ale tak czy siak ten żart już nie ma sensu, więc poniekąd spoko postać, ale też i mnie mocno denerwowała, więc oceniam ją jako taki średniak, w mojej opinii. Teraz przejdźmy do Shona, zombie baniaka, który bardzo przypomina jedną z postaci The Walking Dead, z The Walking Dead. Oczywiście z jakiś serialu The Walking Dead. No i co sądzę o Shonie? Całkiem spoko postać, mimo że miał, można powiedzieć, punkt maniakalny na oczywiście punkcie zombie, był takim typowym maniakiem zombiaków. Naprawdę spoko postać, bardzo lubię jego wątek, można powiedzieć, miłości z Jasmine, jak on się zmieniał pod jej wpływem, że bardziej otworzy się dzięki niej na ludzi, mimo że nadal bardzo wierzył mocno w zombie, że będzie apokalipsa zombiaków, jak się stworzyć oczywiście, zbudować za wygraną bunkier dla oczywiście nie umarłych, żeby go oczywiście nie zabili. Ten wątek był całkiem spoko, bardzo, może powiedzieć, że nawet wręcz paranormalny z tym wątkiem zombie, bo wiadomo, że zombie nie istnieją, nie umarli, nie istnieją. To mimo wszystko wątek całkiem ciekawy. Widać było, że było wielkie nawiązanie z jego postacią do serialu The Walking Dead, jak i serii gier The Walking Dead. No ale spoko, nawet całkiem ciekawy pomysł na postać, fajnie się go oglądało, może czasami irytował, gdy temat zombie wchodził za mocno, gdy tylko o tym myślał i wręcz z tego powodu aż skrzywdził w pewnym momencie Jasmine, gdzie walnął ją pałką, bo myślał, że
ona jest zombiakiem, ale poniekąd, wiadomo, dogadali się na tle późniejszych odcinków i zostali oficjalnie parą w 10 odcinku, czyli w odcinku Gorączka Scarlet, więc tutaj naprawdę wielkie propsy dla Shona, że pod wpływem dziewczyny bardzo się zmienił, w sensie tutaj mam na myśli na dobre. Naprawdę ja tutaj Shona bardzo lubię w tym sezonie, naprawdę, ja bardzo Shona tutaj lubię, całkiem spoko postać. No ale szkoda, że można powiedzieć, no trochę jego charakter no, był dosyć ciężki, na przykład, można powiedzieć na samym początku do przełknięcia, ale chłop się zrehabilitował, no i zdobył dziewczynę swojego życia oraz milion dolców, więc ze swoich zakończeń, a także podzielili się kasą. Oczywiście tutaj trzeba też wspomnieć to, że Shaw nie był skory do, na początku do dzielenia się pieniędzmi, ale wszystko się ułożyło oczywiście dobrze. Ale że tutaj już mówimy o związkach, to przejdźmy oczywiście do Jasmine, Amazonki pochodzącej z Australii, która w swojej audycji wspominała o tym, że pochodzi z kraju, który ma 11 najniebezpieczniejszych oczywiście gatunków zwierząt. Ona jest tak jakby, można powiedzieć, typem liderki, która chce dowodzić swoją drużyną, ale też jest dziewczyną, która ma wielkie serce. Bo przebaczyła Shonowi przez to, gdy ją, można powiedzieć, spałkował, to znaczy, gdy ją uderzył pałką na przykład. Chciała pomóc Sami w walce z Amy. Chciała, po prostu ona wspierała w tym konflikcie, żeby wygrała z siostrą, żeby skończył się ten konflikt, wspierała niejednokrotnie swoją drużynę. Albo zbierała też niejednokrotnie też jedzenie, pożywienie dla swojej drużyny. Naprawdę bardzo fajna i sympatyczna postać. Oczywiście nie bez wad, bo ona, bo trzeba też wspomnieć, że Jasmine ma wadę taką, że ciężko jest jej wybaczać, gdy ją ktoś skrzywdzi, ale wybacza, gdy ta osoba oczywiście się stara, żeby wszystko było oczywiście fajnie rozegrane, żeby się pogodzić. Gdy danej osobie oczywiście zależy na pogodzeniu się, to Jasmine nigdy nie ma z tym problemu. Więc tutaj mogę też powiedzieć, że naprawdę Jasmine całkiem spoko postać, bardzo pozytywna. Praktycznie nie ma jakichś większych wad poza tym, że ciężko jest je wybaczyć niektóre przewinienia danego człowieka, ale gdy dane osobie na niej zależy, ona nie ma, można powiedzieć, żadnego problemu do przebaczenia, więc naprawdę Jasmine bardzo mi się podobała pod względem charakteru i aż mi jest żal, że ona nie doszła do finału, tylko odpadła już w 11 odcinku przez tą wredną małpę Sugar, ja pierdzielę. Naprawdę bardzo mi szkoda, że ona nie dotarła do finału, bo naprawdę chciałem zobaczyć finał Shawn vs. Jasmine. To było coś po prostu pięknego, jak para, można powiedzieć, zakochanych rywalizuje ze sobą milion dolców. To byłoby coś po prostu pięknego. Naprawdę, ale no dobra. Mieliśmy podobne rzeczy, już podobna rzecz, gdzie para zakochanych rywalizowała, no to już było w Plejadzie Gwiazd, więc drugi podobny zabieg by, no, był troszeczkę pewnie by i nudny poniekąd. No ale tak czy siak, naprawdę Jasmine bardzo lubię z charakteru i szczerze, z trzeciej generacji obsady, jest to moja ulubiona postać, jeśli chodzi o wszystkich tak na dobrą sprawę, a Shawn jest na drugim miejscu, więc są to moje dwie ulubione postacie z wyspy Pakitev. Więc tutaj mówię dwie moje ulubione postacie, to teraz przejdźmy do Sky. Szczerze, Sky jest to postać, która jest całkiem spoko, ale ma tę swoją wadę, że czasami przez to, że nie uwzajemnia uczuć drugiej osoby, w tym Dave'a, potrafię też jej skrzywdzić. Oczywiście niespecjalnie, ale ona ma taki charakter, tylko skupia się na grze, nic poza tym, nie ma żadnej przyjaźni i tego typu rzeczy. To troszeczkę mnie osobiście denerwowało, naprawdę to, jeśli chodzi o jej charakter, troszeczkę mnie irytowało i niejednokrotnie miałem do tego wody w sezonie. No ale poniekąd też rozumiem, chciała się skupiać na grze, więc tutaj też to nie jest dobra postawa, jeśli chodzi o udział w programie, bo ona nie przyszła, ona sama zaznacza, że ona tutaj nie przyszła, żeby zawierać jakieś wielkie przyjaźnie czy szukać miłości, tylko żeby walczyć o milion dolarów. Oczywiście tutaj ją rozumiem, ale jeśli chodzi o chęć rywalizacji i skupianie się na grze, szczerze, pierwsze skojarzenie z charakteru miałem z Courtney, aczkolwiek Sky ma zupełnie inny charakter niż Courtney. Tutaj można powiedzieć, porównanie Sky i Courtney do siebie to jest oczywiście strzał w kolano, więc tego tutaj nie będę robił. Po prostu mówię, że miałem takie początkowe skojarzenie z nią, że
wiecie, chęć rywalizacji, skupiam się na grze. No, Courtney pełną gębą, ale tutaj pod względem postępowania, jak i taktyki, Sky jest to zupełnie inna postać, jak i pod względem charakteru. Wiadomo, ona jest olimpijczyką, nastawia oczywiście na sport. I powiem wam szczerze, że Sky pod tą odsłoną naprawdę bardzo mi się podoba, pod względem charakteru, jak i oczywiście determinacji w wyzwaniach i to, że wygrała w jeden z zakończeń sezonów. Aczkolwiek nie lubię tego w niej, że można powiedzieć spowodowała to w Dave'ie, że nie powiedziała mu wprost, że ona ma chłopaka, że w sensie takie, że ona ma chłopaka, mimo że było tłumaczenie, że ona chciała z nim zerwać przed samym programem i potem chciała być nawet z Dave'em po, można powiedzieć, zakończeniu programu. Chciała być z nim w przyjaźni, nawet może w związku, może nawet i w związku. Ale oczywiście tak to na koncepto zwaliła, że można powiedzieć, że Dave przez ją kompletnie oszalał. I wiadomo, potem utrudniał jej, można powiedzieć, zadanie finałowe, gdzie omal jej po prostu nie zabił. Przez to, co ona mu zrobiła, przez to, że nie powiedziała mu wprost, że ona ma chłopaka. Mogła to inaczej rozegrać i to był moim zdaniem jeden z najgorszych wątków ze Sky. I to, że nie dała mu po prostu od razu wprost do zrozumienia, że ej, mam chłopaka, tylko odrzucała jego, można powiedzieć, zaloty. Mogła po prostu wprost powiedzieć od razu, że ej Dave, ja mam chłopaka, ja nie chcę być z tobą. Jedynie to może być na przykład z przyjaciółmi. Na przykład tutaj bym już patrzył inaczej na postać Sky, a tak to... No tak trochę mi, powiedzmy sobie szczerze, do Sky nie podpasiła pod tym względem, ale patrząc tylko na to jest jej największa wada, ale jeśli chodzi o całokształt, to jest postać na pewno pozytywna, którą przyjemnie mi się oglądało, mimo że był ten dziwny wątek z Dave'em i nie przyznaję się do tego, że ona ma, wiadomo, chłopaka. To był akurat najgorszy wątek z wyspy Pakite w mojej opinii. Więc tak, mamy opisaną oczywiście Sky, teraz przejdźmy do bliźniaczek Amy i Sammy. Oczywiście normalne imię Sammy to oczywiście jest Sami, Samantha, ale oczywiście Amy ją nazywa Samej. I teraz omówmy najpierw może tą wredną bliźniaczkę, czyli Amy, która dręczyła zawsze swoją siostrę. W każdym, można powiedzieć, wyzwaniu, w każdym odcinku oczywiście Amy odpadła w trzecim odcinku. Jest to oczywiście postać bardzo wredna, bez żadnych tak jak naprawdę zalet, bo skupiała się nie na grze, tylko na dręczeniu swojej siostry bliźniaczki, co kompletnie mi się to nie podobało. Naprawdę to jest jedna z tych postaci, którą gardzi od samego początku, kiedy się pojawiła na ekranie. Bo już były, można powiedzieć, dziwne, można powiedzieć, teksty w stosunku do Jasmine, ale ty jesteś wielka i tego typu. Już mi się to akurat nie podobało, już czułem, że będzie z Amy ostra jazda, kiedy dojdzie do rywalizacji, no ale no, zawiodłem się, ponieważ nie skupiła się na rywalizacji, tylko było dogryzianie siostrze i dokuczanie jej, znęcanie się nad nią. I to mi się akurat kompletnie nie podobało i bardzo się cieszę, kiedy Sammy zrobiła numer z podmianką, kiedy podała oczywiście Amy jabłko Mancinelli, czyli jabłko śmierci. Owoc Mancinelli, czyli tłumaczeniu na nasze jabłko śmierci i oczywiście nie mogła wtedy Amy wymówić czegokolwiek, bo oczywiście usta jej spuchły, no i wtedy Sammy wykorzystała sytuację i zrobiła klasyczną podmiankę i wtedy Amy odpadła z programu już trzecim odcinku, więc tutaj Amy bardzo nie lubię, naprawdę bardzo wredna postać, której nie cierpię z całego serca. I teraz przejdźmy do, można powiedzieć, Sami, czyli Sammy. Jest to postać bardzo pozytywna, która była dręczona przez oczywiście swoją siostrę bliźniaczkę. No i tutaj największą zaletą oczywiście Sami było to, że wykorzystała numer klasycznej podmianki, której mówiłem w przypadku Amy i powiem wam, też mi się to podobało z Amy to, że była bardzo pozytywną postacią, że mimo, że była dręczona przez swoją siostrę, to walczyła wytrwale w programie, ale jej oszustwo wyszło na jaw. No i obie siostry potem po raz kolejny odpadły, wiadomo, w piątym odcinku podmóc z przeszłości. No cóż, niestety
sami nie udało się znaleźć jakoś daleko, ale bardzo jej kibicowała, żeby doszła jak najdalej. No cóż, nie wyszło, mówi się trudno, żyje się dalej. Naprawdę, bardzo pozytywna postać. Teraz przejdźmy do antagonistki tego sezonu, Sugar. Szczerze, Sugar nie trafiłem, bo można powiedzieć, że jest taki... Bo tutaj można powiedzieć, główny gag wokół Sugar był to, że ona pierdzi i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki, można powiedzieć, gorszy Owen, tylko że wiadomo, wersji żeńskiej, tak jak na przykład Owena lubię z charakteru, że był śmieszny, zabawny i nawet był czasami pomocny i lubiłem jego relacje z Noah i innymi zawodnikami, na przykład Duncanem czy Jeffem. Tak tutaj Sugar była wredną zołzą, wredną małpą i do tego no, była strasznie głupia. Aczkolwiek jej głupie numery typu śpiewanie i się wychwalała, że ona była jakoś tam miss, to było akurat zabawne. Mi się tak akurat te momenty najprzyjemniej oglądało z udziału programu, gdzie była Sugar. Naprawdę, bardzo mi się to przyjemnie oglądało te momenty, gdzie ona pajacowała poniekąd. Najśmieszniejszy chyba był moment, gdzie w czwartym odcinku zjadła tarantulę, gdzie jedynym jej zadaniem było to, żeby ją pogłaskała. To był najbardziej chyba śmieszny moment Sugar, ale nie lubiłem jej tego głupiego, chamskiego charakteru, że dogryzała każdemu zawodnikowi, gdzie też doprowadzała później, do późniejszej eliminacji danego zawodnika, nawet do tego dochodziło. No i po prostu wręcz byłem zdziwiony, że Sugar dotarła aż do 12 odcinka i gdzie doszło do konkursu talentów, ona tak zwaliła tym swoim śpiewem, że wręcz zniszczyła tym śpiewem misionurka. No i zdenerwowała Chrisa i przez to oczywiście odpadła z programu. Gdzie oczywiście, kiedy do tego momentu doszło, 12 odcinku na tym słynnym konkursie talentów, bardzo się akurat cieszyłem, naprawdę. Ja byłem w niepowzięty, kiedy Sugar w końcu odpadła z programu. Naprawdę, ja taki nie cierpiałem. Ja, jak ją widziałem na, oczywiście, na ekranie, kiedy próbowałem manipulować wokół danego zawodnika i można powiedzieć, zachowywała się w taki sposób, no, dosyć nieczysty, bo wiadomo, Alejandro na przykład to też nie grał czysto, ale robił to w taki stylu, że to się przyjemnie oglądało. Mal był osobowością Majka, ale był na tyle psychodeliczny i na tyle nieprzewidywalny, że Mala się przyjemnie oglądało. Natomiast Sugar, matko boska, powiem tak. Nie dało jej się oglądać, moim zdaniem, w ogóle. Naprawdę, ta postać kompletnie do mnie nie przemówiła jako antagonista. Ja już bym wolał tutaj jako główną antagonistkę Scarlett, bo byłoby ciekawiej w mojej opinii, ale niestety główną antagonistką tego sezonu niestety została Sugar, która po prostu denerwowała mnie na każdym kroku. No cóż mogę powiedzieć, może humor tej postaci do mnie po prostu nie przemówię, bo wiem, że jest i dużo fanów Sugar, jak i jej przeciwników. Ja zaliczam się do przeciwników Sugar i po prostu nią gardzę. Nie lubię tej postaci, no cóż ja mogę powiedzieć. Nie przemówiła do mnie, jak to mogę nazwać. Więc omówiłem Sugar, teraz przejdźmy do Toffera. Toffer, szczerze, całkiem spoko postać. Postać, która chciała zastąpić Chrisa w programie, jego intryga na przykład z kradzieżą telefonem Chrisa i zadzwonieniem do producentów programu była naprawdę bardzo ciekawym wątkiem. Albo mówienie temu, że Chris jest na przykład za stary, żeby prowadzić reality show i potem ten, można powiedzieć, nafaszerował się z Lotoxem, żeby odmłodzić swój wygląd, co spowodowało, że Chrisowi stało się dosyć nieoczekiwany efekt, a mianowicie sparaliżowaną twarz miał i non-stop się uśmiechał. Naprawdę to były ciekawe wątki z Tofferem, które naprawdę przyjemnie mi się oglądało, aczkolwiek nie podobało mi się w nim to, że był mocno narcystyczny. Wręcz to przypominało mi w pewnym momencie zachowanie Justina z drugiego sezonu, gdzie mnie mocno irytowało. Ale to akurat narcyz u Toffera to była jego największa wada. Bo cała reszta intrygi z Chrisem, jak próbował mu mówić, że jest za stary i powinien zrezygnować oczywiście z prowadzenia reality show i że on powinien prowadzić program. I to naprawdę bardzo ciekawie mi się wyglądało i nawet szkoda, że nie było odcinka, gdzie Toffer rzeczywiście by się sam zmierzył z trudem prowadzenia reality show. To byłoby całkiem ciekawe, myślę, i myślę, że
nawet śmiesznie by się to oglądało poniekąd. Aczkolwiek, no wiadomo, Topher przez swoje maklojki, które potem się wydało, bo nawet potem sam Topher, sam Chris kręcił Toffera, to że dzwoni do niego producent, gdzie tak naprawdę dzwoni do niego sam Chris. No i potem, wiadomo, został sam Topher wyautowany przez samego Chrisa, można powiedzieć osobiście, tak na dobrą sprawę, przez jego własne głupie, można powiedzieć, gierki, przez to, że nie pomaga swojej drużynie w wyzwaniu i odpadł w 8 odcinku wyspy Pakitew. Cóż to mogę powiedzieć, naprawdę to całkiem spoko postać, tylko mi przeszkadzał mi jego narcyzm. Ale tak czy siak, to była spoko postać i chciałbym, żeby kiedykolwiek on jeszcze powróci, jeśli jest takowa możliwość. Chciałbym zobaczyć Toffera podobnie w totalnie prasy, aczkolwiek raczej do tego niestety nie dojdzie. No i została nam tak na dobrą sprawę chyba już ostatnia postać. Rodney. Rolnik szuka żony. Tak, postać, która wychowywała się na farmie tak samo jak Scott. Mieszkał z braćmi na farmie, oczywiście z ojcem. Z tego, co przynajmniej ja pamiętam z jego wątku. I to też trzeba wspomnieć o tym, że był bardzo, można powiedzieć, osobą, która się podstosowywała pod daną osobę. I co jest bardzo dziwne, on miał taką dziwną przypadłość, nie wiem jak to się nazywa, nie wiem jak to się nazywało, ale gdy jakaś dziewczyna, jakakolwiek dziewczyna, bo było tak, że zakochał się w Sejmi, w Scarlett, nawet Sugar się zakochał, co jest naprawdę bardzo dziwne. Każda dziewczyna, która się spojrzała na niego przyjaźnie, ktoś w niej się od razu zakochiwał i dochodziło do bardzo dziwnych i krępujących momentów, można powiedzieć, z Rodneyem, co powodowało, że dawna uczestniczka programu wręcz, można powiedzieć, zniechęcała się do niego i nawet to zostało udowodnione w odcinku 4 Kocham Cię, Kocham Twoje Węzły, tak się ten odcinek nazywał, czy wyzwaniu, prawda, albo panika, gdzie Rodney miał określić, kogo najbardziej z dziewczyn kocha, kogo to jest jego wybranką serca. Ten nie umiał wskazać. I oczywiście Kurak Daka go poraziła prądem za pomocą pilota. Oczywiście jego drużynę też i przez to też odpadł z programu, bo przez jego marne zaloty do każdej dziewczyny, która na niego się miło spojrzała, było tych dziewczyn raptem 4, czyli był to Jasmine, Amy, Sammy i Sugar. Znaczy nie Sugar, nie, czekajcie, pomyliłem się, Sugar nie, tylko to była Scarlett, tak, to była Scarlett. Więc tutaj zakochał się tak naprawdę w 4 laskach i żadna ją zamieniała jego uczuć, więc tutaj jest nawet jakieś specjalne określenie na tą przypadłość, gdzie jak się na kogoś spojrzał, to od razu się zakochał. Jest nawet na to jakaś specjalna, można powiedzieć, można specjalne pojęcie, tylko zapomniałem jak to się oczywiście nazywało, ale szkoda mi było poniekąd Rodneya, ale to była postać, która mnie irytowała. Poniekąd naprawdę ta postać mnie irytowała i cieszyłem się, gdy odpadł w 4 odcinku, bo to była jedna z tych postaci, która no niezbyt dobrze osobiście przemówiła jakoś tak średnio za nim. Oczywiście przepadałem, nie lubiłem go, naprawdę słaba postać. I teraz podsumowując wyzwania, szczerze wyzwania były spoko. Widać było, że było dosyć dużo oryginalności, jak i można powiedzieć też nawiązywać do wyzwań z poprzednich sezonów. Bo też coś się pojawiło, coś do podobnego do toru przeszkód, tylko tam trzeba było przeprowadzić na przykład świnie w drugim odcinku, czy wyzwanie finałowe, gdzie oczywiście pomocnicy, którzy pomagali najpierw w wyzwaniach, potem gdy pokazano urywki z pokoju zwierzeń i z audycji Sky, oczywiście potem jakby to można powiedzieć, zawodnicy, byli zawodnicy, czyli pomagierzy, przeszkadzają w wyzwaniu finałowym, jeśli chodzi o ostatni odcinek. I potem oczywiście nagła zgoda Shona i Jasmine, która była naprawdę całkiem spoko i którą się naprawdę bardzo mi fajnie śledziło. Naprawdę całkiem ciekawe mi się to akurat oglądało, ten finał, bo jak naprawdę finał Wyspy Pakitew był naprawdę całkiem spoko. I naprawdę do finał Plejady Gwiazd też był ok, ale kurde, chęć zabicia, wiecie, Zoe,
i header, to też było naprawdę wielkie przygięcie. I ci uczestnicy balona klejadziek jasno, że otwórnęli sobie w siną dal słońce. Oczywiście zostało potwierdzone przez słuchów, że ci co byli w balonach klejadziek nas przeżyli, aczkolwiek nie wiadomo gdzie oni wylądowali, więc jedna wielka nie wiadomo co się z nimi tak naprawdę potem stało. Aczkolwiek trzeba też wspomnieć to, że wyspa Pakitef już była takim bardziej przyziemnym, można powiedzieć, sezonem. Już nie było jakichś dziwnych rzeczy typu jakieś paranormalne zjawiska, na przykład jak to było z Malem, czy można powiedzieć inne rzeczy typu mutanty. Wiadomo, wyspa była sztuczna, były roboty, zwierzęta to były roboty, no ale to nie był aż taki hardcore jak to było na przykład planecie gwiazd z Malem. Oczywiście tutaj z Malem, można powiedzieć, w kontekście pozytywnym mówię. No albo tak jak to było z mutantami w czwartym sezonie. Tutaj było widać, że twórcy chcieli już bardziej przyziemnie poprowadzić ten sezon. I przede wszystkim strażysta z Plejadek Gwiazd tutaj nie sprawował już głównej pieczy nad tym sezonem. Oczywiście zrobiłem sobie research i pojawiał się tam w niektórych odcinkach jako scenarzysta, ale już główny scenarzysta zajmował się na całe szczęście ktoś inny, ponieważ ten został spierdolony ze stanowiska. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy. Całe szczęście, bardzo się cieszę, że został z tego, można powiedzieć, zwolniony. W sensie, że go zwolnili pod względem pisania scenariuszy, mimo że gdzieś tam się pojawia w napisach, to mimo wszystko już nie sprawował głównej pieczy nad wyspą Pakitef. Całe szczęście, kurde, całe nasze szczęście, bo wtedy wyspa Pakitef wyszłaby na wielkiego krapa prawdopodobnie. Moim zdaniem, może to jest jakoś, wiecie, mój ulubiony sezon. Wyspa Pakitef jakiś moim ulubionym sezonem nie jest, ale to też nie jest sezon tragiczny. Tutaj spokojnie wyspy Pakitef mogę oceniać taką samo jak totalny porażce Plejadzie Gwiazd, a nawet sobie troszeczkę wyżej, bo tutaj ocenę Plejadzie Gwiazd dałem 6/10, to tutaj przez to, że nie było aż takich dziwnych nielogiczności fabularnych, to mogę tutaj dać nawet ocenę wyspy Pakitef, ocenę 6,5/10. Czyli jest to sezon dobry, ale też nie jakoś mocno zajebisty, po prostu postacie nie przypadły mi w większości do gustu, bo tak naprawdę podobały mi się cztery postacie, czyli Sammy, Jasmine, Sky, Sean i Topher, czyli w sumie piątka postaci mi się podobała w tym sezonie, czyli naprawdę bardzo mało, ale patrząc, jeśli chodzi o całokształt, to ten sezon naprawdę wypadł całkiem okej. Okay. Lepiej na pewno niż w Plejadach Gwiazd, pod niektórymi względami. Mimo że jestem wielki hejter, jestem znany pod względem taki, że hejcę wyspy Pakitef, to jednak patrząc na to, jak niektóre postacie zostały zniszczone w Plejadzie Gwiazd, to jednak uważam poniekąd, że wyspa Pakitef wypada o ciupinkę lepiej. Bo były też postacie, które naprawdę były całkiem spoko napisane, więc tutaj wyspa Pakitef dostaje ode mnie ocenę 6,5/10, a wy moi kochani, jak oceniacie wyspy Pakitef? Czy ją lubicie? Co o niej sądzicie? Jak zostały wątki poprowadzone? Napiszcie mi w komentarzach, a ja was zapraszam na kolejne materiały na Totalnik Dramaturgę. Do zobaczenia, cześć! Pa, pa i do następnych materiałów. Yo!